Początek sezonu śpiewająco. Może do tego odniesiemy się już po składach, bo widzimy, że mamy tą pierwszą planszę. Tak jest. Chrobryk Łogów w następującym składzie. W bramce numer 1 Damian Węglarz w obronie. Tercet stoperów 33 Malczuk, 5 Bugajdis, 44 Zarówny na wahadłach 77 Hans, 80 Tabiś. W środku pola 19 Mucha, 16 Mandrysz. Jako ofensywni pomocnicy 14 Biel, 30 Bartlewicz i wysunięty napastnik numer 11 Mikołaj Lebedyński. Myślę, że chyba tutaj nie możemy mówić o jakichś większych niespodziankach. Tak jest, ale za chwilę się do tego odniesiemy. Gieksa Katowice w następującym składzie. Również ustawienie 3-4-2-1. W bramce numer 1 Dawid Kudła, w obronie 4 Jędrych, 13 Jaroszek, 14 Komor. Na wahadłach 16 Rogala, 23 Wasielewski. Jako defensywni pomocnicy 6 Kozubal, 5 Repka. Jako ofensywni 31 Shibata, 11 Błąd. I w ataku wysunięty. Uroczysta minuta ciszy, tak jak przed chwilą powiedział speaker. W walce o ligowy byt, koniec końców mogło to się okazać bardzo cenne punkty. Pierwszy gwizdek pana Grzegorza Kawałko i rozpoczynamy, tak jak podkreślamy to już wielokrotnie, spektakl w Głogowie. Oczywiście to jest... Z czego staje fragment gry, popatrzmy. Antoni Kozubal na bliższy słupek, przechodzi ta piłka dalej, Berger nieczysto trafił w piłkę. No i tu wprowadził błąda ten na prawą stronę do Wasielewskiego, na pole karne do Bergiera. Utrzymał się przy piłce, Berger zgrał, uderzenie zablokowane, Rogali teraz jeszcze strzał z dystansu. Chciałem zaskoczyć Damiana Węglarza, Adrian Błąd, no bardzo krótki nabieg, więc nie wydaje mi się, żeby to on szukał tutaj swojej szansy. Zobaczmy, Berger nad poprzeczką. Większa, choć widzimy, że Szymon Bartlewicz odlicza kroki, niczym Cristiano Ronaldo. Zobaczymy, jakie rozwiązanie 18-letniego pomocnika. Groźny strzał, ale świetna interwencja Kudły. Wypychają zawodnicy GKS-u. Akcja wyhamowała, ale Bartlewicz wprowadził się pierwszym kontaktem z piłką. Zobaczmy, jest uderzenie. Ale radzą sobie z tym rywala. To jest taka możliwość, żeby podejść wyżej pressingiem, żeby połapać krycie. Tutaj jednak widzimy, że Głogowianie mają trochę inny pomysł. Dośrodkowanie na pole karne. Strzał, ależ zmarnował sytuację Bartlewicz. Towiczanie. Ale prosta strata teraz Antoniego Kozubala, który wręcz za darmo oddał piłkę, choć naprawił swój błąd wychowanek Lecha. Kozubal jest już w polu karnym. Kozubal, groźny strzał, słupek, dobitka i gol! Antoni Kozubal wyprowadza Gieksę na prowadzenie. No wziął sprawy w swoje ręce, widzieliśmy, odebrał, podprowadził, uderzył i co najważniejsze, poszedł za tym pierwszym uderzeniem, więc był przygotowany na to, że tu się coś może jeszcze wydarzyć. Naprawdę znakomita decyzja Antoniego Kozubala. Oddał strzał i poszedł tak jak trochę przy rzucie karnym. Czyli kiedy nie wykorzystujesz tego uderzenia z 11 metrów, to idziesz jednak od razu za piłką, aby ewentualnie dobić i się poprawić. No Antoni Kozubal tutaj otwiera nam wynik spotkania. Mówiliśmy o tym, że to Chrobry ostatnio troszeczkę lepiej wyglądał w tych ostatnich minutach, ale tutaj Gieksa no perfekcyjnie rozpracował, który jako pierwszy strzela gola w meczu, z reguły te mecze wygrywa. Zobaczymy, czy będzie stać na odpowiedź. Głogowian strzał głową. Bartlewicz. Hans. Popracował Arkadiusz Jędrych w tej sytuacji. Opuścił blok obronny. Shibata na wolne pole do Bergiera. Berger w pojedynku z Zarównym. Berger i tu uderzenie naprawdę sprawiło. Kończyć lubią się nie zgadzać. Tymczasem Wasielewski mocno na pole karne. Przechodzi ta piłka dalej. Powalczył o futbolówkę Jędrych. Nastrzelony chyba w rękę. Tak jest, jeżeli chodzi o stałe fragmenty gry. Antoni Kozubal na pewno pierwszy wszystkie rzuty rożne. Groźne to dośrodkowanie. Walczył o futbolówkę Komor. Wybijają Głogowianie. Zamyka jeszcze tę akcję Adrian Błąd. Pozytywnej energii. Wniesione obie ręce.
środkowego pomocnika Gieksy. Zagranie na pole karne. Niepewna interwencja w tej sytuacji Węglarza. Te podania na pewno nie były tutaj najwyższej jakości. Kończy wszystko się to stratą. Kozubal do Repki, strzał. Zablokowany. Nie wiem, czy to nie Sebastian Berger oberwał futbolówką w tej sytuacji. Kozubal. Świetna akcja teraz piłkarzy. Gieksy, strzał Shibaty. Obok bramki, próbował wrzucać piłkę w szesnastkę Katowiczan. Piłka zagrana na bliższy słupek, ale króluje w powietrzu dzisiaj w tej sytuacji. W natarciu Głogowianie, Tabiś na pole karne. Wybijają piłkarze Gieksy, jeszcze zbiera futbolówkę Bartlewicz. Zagranie przed pole karne do Muchy. Reklamują zagranie ręką zawodnicy Chrobrego, ale nakazuje grać dalej arbiter. No i o ile w tej sytuacji... Tak jest, jest. Rzutki 16 metra. Mikołaj Lebedyński. Zobaczmy, Lebedyński! I Chrobry Głogów doprowadza do wyrównania. 1-1. I jeżeli Kudła zaryzykowałby i poszedł w tą samą stronę, jak w meczu z Arką Gdynia, to tak samo pewnie wyłapałby tą piłkę. Ale wiadomo, to jest wojna nerwów. Mikołaj Lebedyński niewidoczny, ale w końcu wychodzi nam przed szereg, wykonuje rzut karny i mamy 1-1. 9. gol Mikołaja Lebedyńskiego. No widzimy tu jeszcze raz powtórce, dlaczego arbiter podyktował rzut karny. Co do gry. Mówiliśmy o tej statystyce, że odwrócić losów spotkania jest dla nich niezwykle trudno, więc dostają drugą szansę. Wasielewski na pole karne. Jeszcze jest uderzenie Shibaty. W połowie takie miano możemy przepisać właśnie Kozubalowi. On wykonuje to dośrodkowanie, jest strzał i gol! 2-1! Gieksa Katowice obejmuje prowadzenie, a na listę strzelców wpisuje się Oskar Repka, więc Kozubal do gola dorzuca asystę. No i powiem szczerze, że chyba ta asysta piękniejsza niż bramka, bo ja się skupiłem na tej trajektorii lotu piłki, jak ona pięknie szybowała. No i widzimy. Będzie nowy mały kibic GKS-u Katowice na świecie. Czekamy na powtórkę, bo naprawdę kapitalna bramka. Tak jest, zobaczmy raz jeszcze. No idealne to dośrodkowanie, idealnie w tempo wbieg też Oskar Repka. No tam, ale wraca piłka niczym bumerang pod pole karne gospodarzy. Berger jest w polu karnym. Berger, miękkie dośrodkowanie do Jędrycha i mamy bramkę! 3-1 prowadzą goście. No i świetne zachowanie zarówno obrońcy, jak i napastnika. Troszeczkę można powiedzieć, zamienili się rolami, bo Berger, uważam, idealnie podciął tą piłkę. Ona opadała. Pierwsza faza lotu nad głowami piłkarzy, a Jędrych... Jak on tam się znalazł? To się nasuwa. W stałym fragmencie gry został. Nie kwapili się do powrotu stoperzy. No przejął piłkę Adrian Błąd na środku boiska, zagrał ją od razu bez namysłu, w zasadzie chyba wybijał w okolice pola karnego gospodarzy. No i to, o czym mówiliśmy w pierwszej połowie spotkania, że Gieksa, kiedy obejmuje prowadzenie, to go później nie oddaje, kiedy właściwie dwa rzuty rożne, dwa gole. Tak to wyglądało. Teraz niezłe, groźne dośrodkowanie. Ucierpiał w starciu jeden z zawodników Chrobrego, ale sędzia tej gry nie przerywa. Ruszył Shibata. Shibata, dużo wolnego miejsca ma Japończyk. Shibata, zagranie do Kozubala, ależ to jest kontratak. 4-1. Gieksa, no, dobija Chrobrego, tak się wydaje. Reklamowali pozycję spaloną u młodzieżowca Gieksy zawodnicy Chrobrego, no, ale nadziać się na taką kontrę, no tak dużo miejsca zostawić Shibacie, no to musi zakończyć się gol. To jest konsekwencja tego, o czym mówiliśmy i co zauważyliśmy w pierwszej połowie, bo też po jednym ze stałych fragmentów gry mogła być wtedy bardzo groźna kontra, ale jak Antek Kozubal całym sobą biegł, widać po prostu klatka piersiowa wysunięta do przodu. Nie ma mowy tutaj o spalonym przy tym podaniu. Shibata dopisuje asystę, trzecią w tym sezonie. W ataku gospodarze Tupaj do miejscu Kudła. Wydaje mi się, że miało być dość... Wasielewski.
próba dalekiego zagrania do Bergiera. Bergier, no jeszcze trącił tę piłkę, ale oglądanie tego zawodnika w akcji. Kozubal, dośrodkowanie na dalszy słupek, trafia piłka do adresata, jest groźny strzał, no i Bugajdis, ale rozwiązanie bardzo podobne, dośrodkowanie na dalszy słupek, zgranie futbolówki. Ratują się Głogowianie, zamyka jeszcze akcję Shibata, ale piłka zawodnicy Chrobrego, który bierze taki rozbieg, że chyba tutaj nie będzie innego scenariusza niż bezpośredni strzał. Biel! Zimka, no nie jest zbyt zapracowany. Tupaj do Biela, Bartosz Biel szuka przestrzeni do dośrodkowania, udało się to, ale świetnie ustawiony Jaroszek, choć cały czas faulowany był w tej sytuacji Berger. No słyszeliśmy podpowiedź, Antek daj Chrisowi, a Chris lewą nogą za chwilę pośle piłkę na pole karne, no i doszli do strzału, jeszcze jedno. Ostatnie podanie, no gęsto w polu bramkowym, no będzie może próba bezpośredniego wkręcenia piłki, tak? Taki zamiar, też bardzo ważny, aby wykorzystywać swoje inne atuty, a ewentualne defekty gdzieś zamazywać. Aleman! Mogło być 5-1, ale... Zobaczmy, ale mam piłka odchodząca i udało się tę akcję zamknąć. No interwencja na linii Damiana Węglarza. No z tej głowy Chrobrego, odsunął go Grzegorz Kawałko. Tupaj. Na dalszy słupek zamknięta ta akcja. Groźny strzał. Natomiast w poniedziałek Miedź Legnica z Brukbetem Termalika, a piłkarski rok Fortuna pierwszej lidze zakończymy 19 grudnia meczem Zagłębia Sosnowiec Chrobrym Głogów. Tutaj jeszcze możemy w Głogowie dopatrzyć się kolejnych goli. Uderzenie Baranowicza. Tak, tak, tak. Tutaj na pewno nie może mieć do siebie większych pretensji. Natomiast zobaczymy, czy pretensje, bo na pewno wnioski będą wyciągnięte po tym spotkaniu w sztabie szkoleniowym Chrobrego Głogów. Chrobry Głogów przegrywa przed własną publicznością z GKS-em Katowice 4-1. Gieksa stworzyła sobie jeszcze kilka sytuacji.